Kobayashi kontra Granerud. Który z tych skoczków jest lepszy? Porównanie podzielimy na 5 części i zaczniemy od Pucharu Świata. Średnie końcowe miejsce dla Japończyka to 11, dla Norwega jest to 20. Jeżeli chodzi o medale z imprez mistrzowskich, to podopieczny Sztekla ma ich 8, natomiast zawodnik Sakuyama wyskakał o 2 krążki mniej. W lotach lepszy okazuje się być Japończyk, ale w zawodach letnich to Halvor prezentował się lepiej. Decydujące będą zatem turnieje, ale zanim wyjawię się wynik tego pojedynku, kliknij 2 razy na ekran i zostaw subskrypcję. Więcej sukcesów w turniejach Mariyu Kobayashi i to on okazuje się być lepszy w tym zestawieniu.